Kojarzycie ten samochód? Kojarzycie tę rejestrację? Wszystko za gotówkę. Sonpol. Tak się rok temu ogłaszaliśmy przy okazji wspólnego materiału na Royal Tripie. Dziś znowu jestem w siedzibie Sonpolu. Powiedzmy w siedzibie, to prywatny dom. Zwykłe chłopskie życie. Nie jeden Mercedes tu stoi, ale dziś zajmiemy się tym samochodem. Maybach GLS 600, ale niezwykły, bo zwykły Maybach GLS 600 może by Was nie zachwycił, dlatego Wam nie pokazuję zwykłego. Ten samochód to jest edycja limitowana, 1 ze 100. Chodźcie bliżej. Ein Hundert Edition. I jeden z nich, jedyny w Polsce, jest w Sonpolu. Panie i Panowie, witajcie w kolejnym odcinku programu Hi-Fi. To jest jedyne miejsce, gdzie możecie przejechać się Lamborghini, Maybachem, G-klasą w kwadracie i polatać śmigłowcem. Swoją drogą... Słyszycie? Tam leci zamach. Tak to wygląda właśnie. To jest Sonpol. To jest cmentowo-graniczne. To jest miejsce magiczne. W grudniu zeszłego roku był przez pewien moment, przez kilkanaście godzin materiał z tego miejsca, z siedziby Sonpolu, ale wyszedł tak gruby, że już nikt nigdy go nie zobaczy. Trzeba było usunąć. Kolejne auto w tle przejeżdża. Jeśli już słyszeliście, takie tam M8 w Competition. A tu kilkanaście aut jak Skittlesy. Na środku jednak najlepszy z nich. Opel Meriva. Ten tytuł Was zmylił. Dzisiaj nie będzie Maybacha. Dzisiaj będzie Maybach wśród Maybachów. Śmieję się. Tym przejechałem. Tam stoi G1 Zyta, czyli Huracan Performante. Za mną jakieś tam kanamy. I wisienka na torcie, czyli Maybach GLS 600 Edition 100. Właściciel tego auta musiał dopłacić na licytacji ponad 500 000 złotych, żeby go mieć. A czemu w ogóle edycja 100? O tym za chwilę, ale najpierw wyjedźmy z nim z garażu. Kluczyk, zwykłym kluczykiem. Sprawdzę jeszcze, czy mam skrzynkę do niego. Skrzyneczki nie ma, jest tylko lodówka. Dobrze, zamknijmy ją i idziemy do domu po skrzynkę. Tak to więc wygląda. Dostałem, drodzy widzowie. Przejdźmy do auta. Zamknę, dziękuję Ci bardzo. Zamknę i jejku. Sama skrzynka robi wrażenie. Dla samej skrzynki warto kupić takie auto. Połóżmy sobie skrzynkę w bagażniku i potem jak gdzieś wyjedziemy na jakąś fajną polną drogę, tam pokażę Wam więcej. Ja Cię sunę. Białe skóry w środku, czarne drewno. Wszędzie gdzie się da. Logo Maybacha nawet na pedałach. Myślałem, że to coś nie tak z silnikiem, a to radio chodzi. Chciałem powiedzieć, że stuka. Nie jest jakiś głośny. Spokojny, spokojny. Mimo wszystko to jest bardzo dużo mocy, ponieważ ponad 550 koni. No dobrze, zapraszam na fotel pasażera. Jaki on jest wygłuszony. Ja mogę do Was szeptem mówić. To jest właśnie klasa Maybacha. Oni tutaj będą latać i hałasować, więc my wjedziemy w pole. Po polu Maybachem. Nawet nie pytałem o zgodę, ale wiem, że sami tak robią. Zapraszam do wyjścia. Jak wychodzimy, pojawia nam się próg. Tak jak widzicie, można na to pole wyjść jeszcze z progu. A jak zamkniemy drzwi po jakimś czasie, ten próg się zamyka. A jeżeli znowu je otworzymy, otwiera się. Taki bajer, aczkolwiek jest bardzo niebezpieczny, ponieważ otwierając drzwi, jeżeli mam nogę tutaj, i teraz ją otwieram. Zobaczcie, co się dzieje z moją nogą. Widzieliście? Przytrzasnęło mi ją. Uważam, że to jest bardzo duża wada. Jednak myślę, że właściciel nie narzeka. Oprócz dużego bagażnika, chociaż troszeczkę ograniczonego przez tą lodówkę. Kurde, wysoki on jest. To, co chcę Wam pokazać, to. Tu widzę też parasol. Czy to jest zwykła parasol? Fajna by była taka z środkowym palcem do pokazywania ludziom, którzy zajeżdżają Ci drogę. Jak to się robi? Jest środkowy palec? No niestety. Jak ją otworzyć? To jest na klej. To się nie naciska tego. A, co tutaj mamy? Dwa kluczyki, zobaczcie, i zawieszkę. Edycja setna. Długopis, instrukcja obsługi. Może mu schowamy jakąś dyszkę? Mamy jakieś pieniądze? Zobaczymy, kiedy się skapnie. A jak nie, to następnym razem sam to wezmę z powrotem. Schowajmy to na stronie 555. 5 euro. Jak będzie leciał na hot doga, nie będzie miał kasy w Niemczech, to już wiesz, stary, skąd możesz wytrzasnąć. Zawieszkę sobie wezmę. Myślę, że 5 euro to dobra cena za zawieszkę. No i tyle. Samochód kosztował ponad 2,2 miliona złotych łącznie. To jest niesamowite, ponieważ bazowa
wersja GLS-a to jest chyba 400 tysięcy, coś w ten deseń, więc możecie sobie wyobrazić, co jest przyczyną tego wszystkiego. Ale mimo wszystko tu nie można mu tego odebrać, że jest pięknie wykończony, dwukolorowy. Ten lakier jest taki bardziej matowy, ale tu ziarno. Przy okazji białe wnętrze. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja nie powinienem butów ściągać, żeby wchodzić do tego auta. Ten próg po to powinien być. Powinna być taka opcja. I te zielone skarpetki w bizony będą mogły prowadzić Maybacha. A dla mnie taka ciekawostka. Czy jak masz GLS-a w Maybachu, to wolisz go z przodu prowadzić czy z tyłu? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę założyć buty i poprowadzić Was do tyłu. A z tyłu bardzo szerokie drzwi na ponad metr długości. I jej, tu jest luksusowo. Marian, tu jest jakby luksusowo. Marian, tu jest jakby luksusowo. Kilkunastocalowy tablet. Bierzemy? Mariusz nie będzie chyba płakał. Samsung, lubię tą firmę. Włączyłem ten masaż, a ja chcę ten drugi. Zapraszam do środka. Ja już przygotowuję miejsce dla Was. Przy okazji odsłaniam panoramę, bo tu mamy podwójny dach panoramiczny. Dużo lepiej naświetlony jest do nagrań. Co chcę Wam pokazać, to, że tutaj mamy coś, za co właściciel dopłacił 24 plus 2 razy 9, 42 tysiące złotych. Czy go nie popierdzieliło? To nie jest lodówka, to nie chodzi o samą lodówkę, to chodzi o te kieliszki. To są srebrne, z prawdziwego srebra, kieliszki z logo Maybacha, za które dopłata za jeden kieliszek jest 9000 zł. Ma dwa. O, z tego pite było, widzę, bo mokry jeszcze. Tu są podstawki do nich. Tak się tu wkłada, zaciskając, więc możecie po terenie jeździć. Dom Perignon Wam się z kieliszków nie wyleje. Woda. Ale największym absurdem jest to, ponieważ same kieliszki kosztują 9 za sztukę, to kosztuje 24 tysiące złotych za samą tą podstawkę do kieliszków. A tutaj lodóweczka, 3 miejsca na flachę. Jest coraz głośniej, więc patrzymy do góry, co tutaj się dzieje. Nie musimy patrzeć w górę, jeszcze lecieli do nas. I teraz muszę troszeczkę głośniej mówić, bo może i tak nie słyszycie. To jest cały Sopot, nawet właśnie nie przeszkadza. Co jest? Lecicie? Poczekajmy chwilę, bo oni są w ogóle nie przewidywali. Tak powiem, że zaraz będą. Wątki jest. Aż drzwi się zamknęły. Powiedzieli, że na hot doga na obiad jadą. Więc, co do samego Maybacha. Za same kieliszki tyle co 6 razy Merive bym kupił, albo i więcej. Pokażemy Wam teraz tryb offroad, ale w specjalnej wersji. Zaraz mi się niedobrze zrobi. No dobrze, pojedźmy kawałek. I ja się uwalniam i uwolniłem się, mogę wcisnąć stop. Tyle. Cmentowie będą korzystali z tej opcji, bo tylko tu są w stanie pojechać po polach i zakopać się Maybachem. Nigdzie indziej nie będą takiego auta używać na takich przeprawach. No i jedziemy. Widzieliście kiedyś, jak Buczo prowadzi nogą? No to już dzisiaj widzicie. I to Maybacha. Yo. To jest takie głupkowate. Chłopaki z hot dogami wrócili ze stacji, więc teraz będą pewnie zajęci jedzeniem, więc w międzyczasie pokażemy Wam to pod maską. A pod maską dużo się dzieje. 4-litrowy, podwójnie doładowany turbinami silnik. O, a to jest karbon. Tu mnie zaskoczyli. I to jest taki dziwny, taki prawdziwy, żywy karbon. V12 myślę, że jeszcze równiej by pracowała. Tutaj mamy 557 koni mechanicznych. Samochód przyspiesza w niecałe 5 sekund do setki. I to jest program, w którym to zobaczycie na żywo. Samochód, który ma 557 koni, powinien bardzo dobrze przyspieszać. Napęd, sport, zawieszenie, sport, układ kierowniczy, sport, ESP off. Tymczasem... Wow! To jest dobry temat. Ej, ja jestem w szoku, a ty? Ja pierdolę. Kurwa, jakimś cudem kamerę utrzyma. Ja nie spodziewałem się, że tak wielki klos będzie tak dobrze przyspieszał. Testujemy hamulce? Na spokojnie, ale hamulce są słabe. A może trakcję byśmy mu wyłączyli?
przyspiesza naprawdę dobrze. Pierwsza setka w niecałe 5 sekund to jest naprawdę dobry wynik, a potem już tylko trzymasz pedał w podłodze i modlisz się, żeby jakiś typ ci nie wyleciał. Doppler Merivom na lewy pas, no bo raczej tutaj tempomat 200 i jeździsz przez całą Europę. Co powiesz? Kosmos. Mógłbym cię poprosić, żebyś dla widzów nagrał z zewnątrz to przyspieszenie? Jazda. Wracamy na spokojnie. To, co dobre, musi być też piękne. To było credo Wilhelma i Karla Maybachów w początkach lat 20. XX wieku. Wtedy ci dwaj panowie tworzyli tą firmę. Wilhelm Maybach, urodzony w 1846 roku, na początku lat 20. stworzył pierwszy model W3 Mercedesa Maybacha, który stał się ruchomym dziełem sztuki, tak mówili na to. Całą firmę stworzył ze swoim najstarszym synem, Karlem. Co ciekawe, też wśród wielu innowacji skonstruował też pierwszego Mercedesa, który w 1901 roku triumfował na wyścigach tygodnia nicejskiego. To taki sukces, który zapewnił mu taki tytuł króla konstruktorów. I takie hasło przewodnie, nawet sobie cytat zapisałem, to jest Wilhelm Maybach, który opisuje tak swoje samochody. Ta myśl nie opuszcza mnie w dzień i w nocy, niczym stały impuls, doskonałość techniki, mówił sam Maybach o swoich samochodach. I to jest niesamowite, że 100 lat później gość już patrzy na mnie z góry, a ja mogę przedstawiać naprawdę kunszt luksusu, nie można mu w żadnym stopniu odebrać. Ale to jest zajebiste, że niby Maybach, ale jednak wygrałby ten wyścig sprzed 100 lat. Nagłośnienie. Czujesz się jak na koncercie w tym samochodzie. System głośników, system audio jest świetny. I kręcasz się w tą piosenkę. Ta piosenka też jest fajna. Taka, że na drop chcesz zdepnąć i polecieć. Mijasz Sompol, Mahatin. Jeśli jednak porównać ten samochód do nieco innego, trochę tańszego kolegi. Ja mam czerwone skóry, nie mam może klimy nabitej, ale jest klimat. Opel Meriva kosztuje, ja zapłaciłem 7000 zł. Za jednego Maybacha GLS 600 ziomek mógł kupić 314 Opel Meriva. A w tym stanie myślę, że jeszcze więcej, no bo troszeczkę go poużywałem. Czy warto? Myślę, że tak. Nie wszystko to się opłaca. Warto, ale czasem też na odwrót. Warto zapłacić za coś, co jest przepłacone. Mimo wszystko nie uważam, żeby ten samochód był mocno przepłacony, żeby tracił na wartości. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A my lecimy czy jedziemy? Ja nie wiem, bo to wszystko się zmienia z minuty na minutę. Lecimy na obiad. Trzymajcie się i do następnego.